Witaj. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak brzmi czerwony kapturek przepuszczony przez maszynkę do mięsa? No właśnie. Także dzisiaj możesz posłuchać wersji takiej zmielonej. Czerwony kapelusz to dziewczyna, ponieważ jej babcia siosła nigdy się nie rozdzielała. Pewnego dnia moja matka postawiła córkę w koszu smacznym i wysłała babcię do sypialni. Dziewczyna idzie do lasu, a kiedy spotyka wilka, musi pobić dom babci. Zwierzęta wymagają niezamierzonych, niebezpiecznych miejsc. I jak tam dotrzeć, aby dostać czas, zwrócił uwagę na czystość, która pokryta jest kwiatami. Rydhat uważa, że jeśli ma czas, może wziąć babkę babci. W tym momencie wilk poszedł do czapki starca, udając, że jest siostrzeńcem wnuczki. Przyszedł zjeść babcię, a następnie położyć się na łóżku, czekając na dziewczynę, by się pojawić. Kiedy wreszcie dotarła do jej kapelusza, babcia była zabawna, jej uszy są wspaniałe, jej oczy są duże, a jej usta są niezwykle wielkie. Zwierzęta nie czekały przez długo czas, jedli, ponieważ jedząc dziadka i wnuczkę wilka, był bardzo zmęczony i ciężki, usiadł i natychmiast padł. Chrapanie było silne, a on był blisko kapelusza w lesie. Właśnie w tej dziedzinie mężczyzna był zaniepokojony głosem starego mężczyzny, więc postanowił sprawdzić, czy jego babcia jest dobra. Kiedy zastał wilkołaka w łóżku zamiast babcie, zdał sobie sprawę, że bestia może zjeść biedną kobietę. Biegunkę od wewnątrz wrócił wilk, pierwszy czerwony kapelusz, a potem babcia. Ponieważ wilk nie ucieka, leśnik trzyma żołądek kamieniami, a kiedy chce jeździć, naprawiać i naprawiać, zwierzę zginęło. Bardzo miło było pokonać wilki i uratować kapelusze i dziadki dzielnych lasów wśród trzech bohaterów. Mała dziewczynka obiecała, że nigdy nie będzie chodzić, zawsze słuchać jej mądrych słów od matki. To było wykonanie w